Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czego, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampyr. Możecie zostawić lajka i wpaść przede wszystkim na Twitcha, tam streamia około 20 mniej więcej każdego dnia. Kontynuujemy sobie naszą historię, przed nami przede wszystkim bitwa, tak na samym starcie. O kurwa, w ogóle na 20 poziomach są goście, ale żaden problem, my też jesteśmy na 20 poziomach, także... A i mamy super umiejętności, które de facto też poulepszałem, także... Pik dla widza. Dobra. Powinno go złamać w pół? Nie, nie złamało go w pół. Ale to już złamało go w pół. Potężne są te pazury. Dobra, słuchajcie, zaznaczam, mamy tutaj misję Czerwone Rzeki, czyli tą misję główną. Nie, ona znajduje się tutaj w tym obrębie, także zgaduję, że mamy iść po prostu przed siebie. Opis misji brzmi: znać winnego wampira. Winnego czego? Też nie mam zielonego pojęcia, nie pamiętam, o co chodziło. O, tu coś się dzieje. So much blood. Whoever was killed got dried out. No musimy znaleźć jakiegoś wampira, który jest winny czegoś. Ale czek do końca to ja sam nie pamiętam w sumie. Trochę gubię się powoli w tych wątkach. Dużo tych wątków. Gra jest naprawdę fajna, ale... Ale troszeczkę można się zgubić. No i co? I na początku niestety muszę rozdupcyć tych lamusów. Nie mam już krwi. Trzeba szybko tutaj ogłuszyć opon... No ogłuszyć, a nie zabić się tym strzelbą. Riacie. Trzeba tak. Cyk i cyk. No. I ściągamy krew przede wszystkim. Pomyliły mi się przyciski. Żebyśmy mogli oczywiście używać naszych umiejętności. Zostaw mnie, gagatku. Już tutaj się troluję w tych rozmowach, bo plan jest, słuchajcie, niedługo sobie pograć w tym, w RP na jakichś serwerach, na streamie. Trzeba się nauczyć różnych powiedzeń. Świat RP jest dziwny, ale miałem okazję sobie trochę pooglądać. No nadal jest dziwny, tak. Ale generalnie bardzo charakterystyczny. Często ludzie właśnie mówią jakieś takie głupoty. Ja teraz gadam, jakieś takie dziwnie zmieniają dźwięki i tak dalej. Przynajmniej mam takie wrażenie. O kurczę. Jej śmierć. No i mamy naszą ofiarę. A, pamiętam. Już słuchajcie, mi się wszystko przypomniało. Zleciał gościu z wieży. Dupsnął na ziemię, my znaleźliśmy jakieś tam coś od naszej matki i miał to w dłoniach generalnie i się zastanawiamy, o co tu chodzi. No i tutaj znajdujemy jakąś kolejną ofiarę. Pokaż maleńka, co masz w środku, kiermany. Złoty zegarek, weź zegarek. Nie wiem, może się przyda do czegoś, nie? Kappa. Po prostu plus 30 golda tak naprawdę. Stan zwłok. Trzeba zapytać, jakoś tutaj uzasadniać. No chyba nic się tutaj jakiegoś mega ciekawego nie dowiemy. O kwiecie coś? Coś ciekawego? No to już nie fajnie chyba. Kwiat Mary. Samica. Też jest wampirem ta samica. Oj. Musimy zagrać w jej grę? No, chyba mi się wydaje, że to prawda. Że nie mamy wyboru. Tutaj mogę przeszukać śmietnik. Pewnie, że to zrobię. Zwyczajny uchwyt. W sumie spoko, spoko rzecz. No i co? Jakiś wątek samicowy. Może ostatecznie romansowy, kto wie. Czekam na scenę tak zwanego dla dorosłych sceny. No musi być, w każdej grze chociaż jeden wątek romantyczny. Nie ma takiej możliwości, że nie. Czy ona tędy szła? Tak mi się wydaje. A wiecie, czego mi najbardziej brakuje, szczerze mówiąc, w tej grze? Automatycznego podnoszenia przedmiotów. To było takie super, no tak mnie wkurza, że za każdym razem muszę to przeszukiwać, klikać E i tak dalej. To mi się samo nie zbiera. Jeżeli samo by się zbierało, to już by było najlepsza gra na świecie. Nic bym nie musiał robić, tylko się samo by zbierało. Tak, trzeba klikać E, cofać się, wypatrywać, co się świeci, co się nie świeci. Bez sensu. Bo, ale mi szeptasz, maleńka. Lecimy za nią, no musimy chyba, nie? Dobrze idę? Chyba dobrze. Dobrze? Kurwa, nie wiem, czy dobrze poszedłem. To szybko mapa. Oj, może być ciężko z tym dobrym pójściem. Czy dobrze jednak, nie wiem w sumie.
O, chyba dupa, nie? Aby dobrze? A, dobrze, 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 Kituwa. Już myślałem, że niekoniecznie jesteśmy na cmentarzu, tam gdzie pochowano naszą siostrę. Chyba tak mi się wydaje. Ty, kurwa, przecież to może być moja siostra, ona wie, że jestem Jonathan. Ty, to moja siostra. Skalę. Czuję jej mokrą. Od krwi brodę. To moja siostra. Step siostra. Dobra, jak się tam zapakować do góry? Jest tu coś ciekawego do podniesienia? Nie ma, jest. Tylko jak tam na górę wejść? Tędy chyba nie przejdę, tutaj jest coś jeszcze do przeszukania. Powrotne serum regeneracyjne, spoczko. Chyba tędy jakoś może dam radę? Wszyscy wyrżnięci. No idę maleńka, idę. Jak tak prosisz, to czemu by nie? Nie narzucam się, to ty się narzucasz. Staw czoła tajemniczemu wampirowi. Co się dzieje? Co zrobiłem? Vicar Larrabee. What happened? Demon! Hell Scourge! Son of perdition! Vicar! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary. Is it really you? Oh, it's me, all right. Wiedziałem. Precious brother. What is mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Siema, mama. Mother, I... What do we have here, mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Ona myśli, że my ją zabiliśmy specjalnie. You can speak. Tak mi się wydaje. Tak nie działa za bardzo. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. No, ale mało brudna się wydaje, że Mary, jak na to, że tak zrobiłaś. I thought I had murdered you. Ta. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss and all we kill. Look at me. Pięknie wyglądasz. Your ilk. Podziwiam. Sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker? Oh. Dr. Reed? Step sister. No. I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete. Ooh, it's our rodzina. In a red sea of eternal love. Ooh. Czerwone morze wiecznej miłości. Wait. I have made friends with vital knowledge. Oh no. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. Dobra. What?
How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these knights in Whitechapel pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Całą rodzinką będziemy wampirami? Very well. Tylko nie wiem, czy to tak działa. Czemu ona się przemieniła w wampira? Ona powinna wypić moją krew, żeby się przemienić. Ja nie wiem, kurwa, w takim razie, jak to działa. Może ktoś ją uratował. It's so easy to make them obey or forget puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. Czy my ją stworzyliśmy? I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. O co jej chodzi? Psychopatko jebana. O kurczę, czemu? Nie wiem, dziwny ten wątek jakiś taki się wydaje. Dobra, słuchaj. Ja mam kurwa cienie ze sobą, a ty jesteś ciętka. Haha, ale żart. U, 1500 obrażeń. To jest grane, pazurki, pyk. Dobra, to jest jakieś ona... Ja cienios, nie? Dwójeczka, pyk. Nie własną siostrę, jak? O kurwa, co to jest? Nie podoba mi się to. Słuchaj, nie umiałem, nie wiem. Co się kurwa dzieje? Ej, co się... O kurwa, wyleczyła się. Ty, dobra, bo tu trzeba ją teraz ogłuszyć. O kurwa, ła. Puszczaj, ała! Nie mogę zginąć. Mogę zginąć? W ogóle tak generalnie, czy mogę zginąć w sumie? To jest moje pytanie. Zabiłem cię? Czemu ty żygasz? Co ty robisz? To są słabe umiejętności, wampirze. Jak się zabiłem? Uratowałem, jesteś wieczna, ła. Dobra. Nieco siostra XD. Odjebało, co? Od kaski. Kurczę. Mało z niej wypiłem w sumie. Szkoda, że się wyleczyła tak mocno, bo to było akurat fajne. Dobrze mi szło, nie? I akurat musiała się wyleczyć. Akurat musiał ten ksiądz pomóc wampirowi, nie? Dobra, uniki. Kurczę, znaczy całkiem ciekawa walka, tak mi się wydaje. W sensie, fajne ma umiejętności, jesteśmy na cmentarzu, ładnie to wygląda generalnie. Walka jest w miarę interesująca. Leczymy z własną siostrą. Spoko. Ale tak generalnie to... Kurczę, nie kumam trochę wątku, że dopiero ją poznaliśmy. W sensie, że wiemy dopiero o tym, że ona teraz stała jakby... Że ona żyje nadal. I od razu jesteśmy tutaj... Od razu mamy z nią walkę. Zero jakiegoś takiego wątku większego. Ała! Dobra, piąteczka. I spamujemy. Pyk. I 1800, 1700 obrażeń. I chyba trochę się musimy wyleczyć. Trochę musimy pobiegać. Strójeczka z pazurki. Pyk, 150. Dobra, raczej sobie z nią poradzimy. Ciętka jest, my już chyba jesteśmy doświadczeni w miarę. Ona, z tego co rozumiem, dopiero niedawno wstała z tego grobu, prawda? Jakieś mega dużo nie minęło czasem, chyba. Kurwa, ile nie wiem, gdzie mam uciekać. To jest nie fair trochę, że ona wszędzie stawia te swoje wybuchające te rzeczy. W sumie fez jest nie fair. Nie macie uciekać nawet, au. O kurwa, to bolało. Okej. Okay. Słuchaj, nie miałem wyboru, XD. Wiadomo. Nie no, miałem, ale musiałem się ulepszyć.
żeby cię raz ci napierdolić. Szmulcu, oj, umarłem. Kurwa, ty ciężki, ciężka jest. Grubasie, ciężka jesteś. Proszę. Nie, bo się wywalę. Lecz się. Dobra. Gryzienie, full tryhard, nie? Teraz będziemy mieli super naszą umiejętność. I to będzie spoko, uciekamy przed tymi wybuchającymi rzeczami. Trójeczka, pazurki, 200 obrażeń ze Friko. Leczonko jakieś, jak najbardziej. Czekamy na tego, na to właśnie. Czyli na nasz cień. O kurwa, stawia opór. No dobra, ale zadałem jej obrażenia, to się gituwa. Dobra. Trzymaj się, siostro. W takim razie. Nieźle. Ja nie wiem, czy my ją zabijemy, przecież ona jest wampirem. Well, brother. It's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. No trochę je odwaliło. Będę miał wybór? Okej, okay. Rozumiem. Szkoda, że w tak... Że w tak ważnej kwestii nie miałem wyboru. Czyli kołek w serce działa. Jest, tam słońce, ty, chyba wstaje. Może ta lampa. Ła. Mrugła, żyje. Co robić? Iść? Chyba tak. A i składamy ją w tym samym grobie, tak? Z którego wyszła. Tym razem już chyba na zawsze. Ty, tylko jak to się wydarzyło, że ona się stała wampirem? Bo ja tego za bardzo nie rozumiem. Wcześniej było powiedziane, że wampirem można się stać tylko i wyłącznie w jeden sposób. Czyli ona musiałaby wypić moją krew. A z tego co kojarzę, tak się nie stało. Chyba, że dała nam całusa. Na przykład w Poligdam była nasza krew. Nie wiem. To jedyne co teraz mi przychodzi do głowy. Kilka nocy później. No zobaczmy w takim razie, co się tu wydarzyło ciekawego. A, swoją drogą jakby poziom dzielnic wzrósł do góry, jak zaczęliśmy leczyć jakby pacjentów. Że udało mi się trochę uratować tego. Dzielnice. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Fajnie jest ten takie czarno-białe tło i czerwona krew, bardzo, bardzo to ładne. Zaproszenie od Lady Ashburg, drogi doktorze Reid. Żywię nadzieję, że ten list trafi do pana jak najszybciej. Musimy bowiem czym prędzej się spotkać. Sytuacja na East Endzie rozwija się w zawrotnym tempie. Jestem przekonany, że nam obojgu grozi wielkie niebezpieczeństwo. Załączam oficjalną przepustkę, która pozwoli panu przejść przez każdą barykadę i punkt kontrolny kwarantanny w mieście. O kurczę, czyli udajemy się na jakiś tutaj drugi koniec miasta, tak?
Chętnie bym to zobaczył. Kliknijmy zatem mapę. Gdzie mamy się udać? Wielkie polowanie. Spotkaj się z Lady Ashburg. No co prawda... Czy my tu byliśmy? Na East Endzie? Nie no, wszędzie byliśmy. Na West Endzie chyba też byliśmy. Ja myślę, że nie ma takiego miejsca, którego tutaj nie odwiedziliśmy. Że na całą mapę zwiedziliśmy ostatecznie. Chociaż nie pamiętam, żeby tu było coś ciekawego. To jest chyba cmentarz w ogóle. Ale tutaj nie pamiętam. A, kościół! No tak, tutaj jest chyba kościół. A tutaj? A tutaj, kurczę, nie wiem w sumie ale coś chyba jest. Możemy odpocząć, żeby ewoluować. Mam 4000 punktów doświadczenia. Z wielką chęcią bym to zrobił. Który mamy poziom 20, a zatem będziemy mogli wydać to na ulepszenie tak zwanej otchłani. Trzeci poziom otchłani, 3000 punktów. Pyk, jak najbardziej. Ta otchłań jest super. I mamy teraz 1600 punktów. Ja bym inwestował w pazurki albo coś takiego, ale możemy poinwestować na przykład w zdrowie, więcej zdrowia będziemy mieli. Czemu nie? Stan zdrowia plus 200 zdrowia. Niechaj będzie. I 400 to już nie mam nawet na co wydać. Potwierdź. Zobaczmy jak tam nasze dzielnice. Czy się sprawa jakby kondycja polepsza tych dzielnic? Chuja się polepsza. A, polepszyło się 1% chyba, a nie spadło. No i zachorowali niestety niektórzy ludzie. Ból głowy. Tutaj stan. Spada, jest tank tak zwany, kurczę, krytyczny. Tutaj nie wiadomo jeszcze jaki jest na... A, czyli jednej dzielnicy nie... A nie byliśmy na West Endzie. To jest dzielnica, której jeszcze nie odwiedziliśmy tutaj. Tutaj jest stan krytyczny też, odkąd zabiłem Shana, to jest ciężko. Jeszcze tego też zabiłem. Kurczę, rzezimieszków wszystkich zostawiłem, a tych dwóch ziomków w miarę dobrych tego zabiłem. Ale dużo punktów dawali. Dobra. 22 poziom mamy. Możemy zeskoczyć na dół i udać się do naszego Y-ka. Jaką drogę tutaj obierzemy? Wydaje mi się, że tędy. Dobra. Czyli generalnie na razie dzida przed siebie. Gdy tutaj się coś świeci, możemy sobie pobrać tutaj te wszystkie rzeczy. Tutaj chyba jeszcze nie kradłem. Moglibyśmy potworzyć też różne sera, bo ja niestety nie posiadam ich za dużo w ekwipunku. Wydaje mi się, że na co? Czy tam kurację? Mamy na zapalenie oskrzeli, na sepsę i na zapalenie płuc. No nie jest to. Nie posiadam ich dużo. Tędy czy na dole mam iść? Chyba dołem mi się wydaje, będzie najrozsądniej. Jo, dołem i tutaj wejdzie most i wejdziemy sobie na górę. Tak. No także warto by było te je porobić, żeby tutaj te stany dzielnicy naprawdę nie spadały, bo jest na razie tragedia. Wszyscy są praktycznie na krytyczne. O kurczę, na krytycznym stanie. Co się dzieje, wariacie? Halo? You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Powiedziałem zamilknij, nie jestem twoim czempionem. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to. Silence! I dismiss you! Teraz zerwałem sobie chyba i lewe ramię. Wcześniej mnie prawo wylało, teraz lewe. Ale mi słodzi. Ty, poczekaj, bo się tutaj mojego Ice Tea napić. Swoją drogą nie piję Ice Tea, nie wiem, pół roku. I dobrze. Mało mi już smakuje. Kiedyś było lepsze, bo miało więcej cukru. Teraz się oszczędza na cukrze. Ach, dieta i fitness. Co byście zrobili z branżą jedzeniowo-pitną. Dobra, gule. Czy nie gule, to są skale. Ciągle mylę, odkąd powiedziałem, że wyglądałem jak gule, to mi się za każdym razem to myli. Dobra, na niego użyjemy sobie to. Z tego wyssamy krew, chociaż one są jakieś dowalone. My się potrafią teleportować, to nie są takie zwykłe gulki. Gulki, skalki. Skale. Dobra, i kombo całe, nie? Pyk, czwóreczka, jeszcze dwójkę bym użył najchętniej. Abym tylko umiał. Czy mógł w ogóle to zrobić?
I trójka pazurki. No, co prawda pazury nie siadły, ale taki test. Niestety oni często dobrze się teleportują w dobrym momencie i ciężko jest ich trafić te skale. Co oczywiście potrafią się teleportować. Fajne też, że tutaj pomieszczenia są zrobione często ładnie i można zajrzeć sobie przez szybę. A tu nic nie ma ciekawego. Gdzie ja mam się udać? W lewo. Tutaj tylko zeszliśmy na chwilę, bo zobaczyłem widzę skalę. Już myślałem, że chyba tędy miałem się udać. Dobra, zbierzmy to i dobrze idę? Dobrze idę. Oj. Wampir. Kolejny zresztą. Ty wariacie. They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Nawet nie wiem, co się wydarzyło. Mogę tam wejść? Halo. Nie wiem, co się stało. Nie widziałem chyba. Co po prostu została zabita, tak? To jakiś ty, środek wojny jest w Londynie. Miasto płonie, witam. Dobra, a kurwa, nie mam krwi. Trzeba jak najszybciej ją pozyskać. Dobra, to jest jednostrzałowiec tak zwany. Z niego będziemy czerpać jak najwięcej. Cała krew. Najlepiej. Pyk, pyk, jeszcze dobijmy paseczek. Dobra. Piąteczka na tego zioma, czyli tak zwany ulcik. O kurwa, ty, a z tobą też ja walczę, czy co jest? Kim ty jesteś? Wampirem, ty. Okej. Okay. Nie wiem, kogo najpierw pokonać. Dobra, nieważne. Najpierw pokonałem tamtych. Już nie mogę cofnąć decyzji swojej, więc w sumie jakie to ma znaczenie. Fajne są te bazury, one naprawdę dużo zadają damage'u. On dobrego ma ulta, czyli wiesz, jest samą krew niestety. Bardzo dobra. Też bym, kurczę, niestety chyba potrzebował tej krwi jego. Nie wiem, czy jestem go w stanie znokautować, czy jestem. Stawia opór. Dawaj, no uderz go. Ej, co jest grane? Co jest kurwa grane, ty? A jak on mi wysysa... Ale chuj, nie? Jak on mi wysysa krew, to ja nie jestem go w stanie tego zaatakować. Proszę! No i chuj. Niezły kolo, nie? Powalone to było. Zabito mnie. Jeśli zabraknie ci siły, pamiętaj, że krew mieszkańca pozwoli... Kurczę, ja miałem serum, które mogą użyć na regenerację wytrzymałości, bym go zabił. No, bez sensu. Zapomniałem o tym. No miałem serum. Miałem nawet serum na leczenie. Wszystko miałem, co mi jest potrzebne, tak żebym wygrał tą bitwę, ale niestety się nie udało. Wariacie, wracam do ciebie. Teraz to już mnie wkurwiłeś i to naprawdę ostro. Ostre zdenerwowanie tak zwane nastąpiło. Na początku pożywmy się krwią. A, bo nie, chuj tam, zabiję najpierw tego wampira, bo wkurwę najbardziej. Masz piątkę, w ogóle to na siebie cały kombo zbliżyje, bo wkurzasz. Za mocny jest, chłop. No i wszystko. I teraz tych śledzików. Fake. No, kurwa, poprzednio było jakieś strasznie ciężko pokonać na tego zioma, wystarczył jeden ulcik. Czy to oznacza, że ja teraz będę walczył z takimi wampirami tak na co dzień, powiedzmy? Czy nie? Czy to będzie mój też standardowy przeciwnik? Czy tutaj rozpoczyna się jakaś wielka bitwa wampirza? Ludźmi? Czy ten był po prostu też jakimś wyjątkiem? Bo nie był zaznaczony jako boss, więc... Myślę, że możemy częściej spotykać teraz takich przeciwników wampirzych. Coś tu się wydarzyło nieciekawego, zaraz się dowiemy co dokładnie. Musimy udać się do rezydencji. O kurczę. No, jest całkiem solidne, to prawda. W środku miasta taki dom? Chodź O kurde. Chodź, mieszkańcy mogą zostać uleczeni używając odpowiedniego lekarstwa. No to już zdążyłem ogarnąć, panie Gro. Średnia podpowiedź po tylu minutach. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Czemu na przykład my mamy takie czerwone oczy?
Ona nie ma czerwonych oczu, a nasza siostra też miała takie czerwone oczy. How strange this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Niech pani przestanie mnie tak nazywać. Mów mi po imieniu. Dlaczego ze mnie kpisz? Mów mi po imieniu. Albo... Stop calling me that. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Co pan porabiał? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through... Czyli to nie my zrobiliśmy tą naszą siostrę w taki sposób. Czyli to ten sam ziomuś, który właśnie tego, nie? Który stworzył nas. Nie chciałem tego, dwukrotnie zabiłem Mary. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. Kurwa, czyli to my zrobiliśmy tą siostrę jednak. Czy jeżeli ją ugryziemy, ale nie wysiemy jej krwi na maksa, to ona się przerodzi i stworzy wampira. Kurczę, nie było wcześniej takiej informacji, o czym oni gadają. Nie wiem, albo ja skipnąłem coś w moim mózgu z tych informacji, które dostajemy, bo to jest strasznie dużo dialogu, więc możliwe, że coś piłem i akurat pominąłem ten bardzo istotny fakt. Ale wydawało mi się, że oni nie mówili o tym, że tak jest. Może mówili w bardzo subtelny sposób, którego nie wychwyciłem. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Okay. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Czy nie odpowie mi na moje pytania? I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings.
Plus masz dużo siana, masz dużo czasu na to, żeby zbierać siano. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Co my zrobimy? Naplujemy? Powąchamy? Okej. Okay. Please, call me Elizabeth. So, oh. My lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Pocałunek jakiś? Who are they? Davida? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. Ilu ich jest? How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprive them of a powerful weapon. Okej. Okay. To w sumie jak my jesteśmy tak silni? Przez to, że mamy krew właśnie tego najsilniejszego wampira? The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Okej, okay, czyli my zostaliśmy też tak samo stworzeni, czyli podszedł do nas, wyssał nam krew, ale nie do końca i dlatego staliśmy się wampirem. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical considering the critical situation in London. Why not ask for you? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Okay. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Chyba z tego co rozumiem, to najpotężniejszymi sojusznikami. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Szacuneczek, mordo, dobra. They have done nothing but impede my investigation since I became known. Why would they want to see me? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. Kim on w ogóle jest tutaj ten lord? Prawe ramię boli i lewe. Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Nie wiem od czego, znaczy od ćwiczeń pewnie, ale... Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Czyli nie wiem, 400 lat powiedzmy, 500? How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. Nie wszyscy są nieśmiertelni? They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the empire. The most loyal are awarded immortality. Okay.
Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. Niech tak będzie, no. To może być ciekawy wątek. Zobaczymy. Nie bardzo ciekawi, bo już mi się powoli nudzi takie bieganie po tego. Po całym tym mieście. Wykonywanie tych misji i tak dalej. Zabijanie, leczenie. A tutaj jakiś nowy wątek? Może będziemy w jakimś nowym miejscu? Czemu by nie? Will the guard of Priwen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Priwen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt. They must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Czym jest wielkie polowanie? What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Priwen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. No dobra. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart. Fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. Ale właściwie to oni polują na wampiry, a wampiry tu się wydają chyba złe. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need. Nie wiem, czy to było słychać, jak coś to było krzesło moje, przesunęło się. Nie. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Nie, no to już pytaliśmy. Did you make me? Nie, no oczywiście, że nie. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. Was tam ten. Tamten jest samiec, jakby ten ziomo, co nas stworzył, chyba, nie? Czyli przemawia męskim głosem, oni może mogą. Jak przybierałem tą niematerialną, jakby formę, to może mogą zmienić płeć, albo nie wiem, stworzyć cokolwiek chcą. Na przykład takiego gigaczona albo coś. Zwiększyć sobie mięśnie, albo zwiększyć, albo zmniejszyć na przykład siebie.
I will have to find the answer to this. Tamten ma jakieś kurwa rogi. W ogóle. For now, you must go to the Ascalon Club. Myślę, że on sam sobie stworzył tego awatara tak zwanego. No, you will find me here if you need. Ja w Simsa. I shall conduct inquiries alone, and we can then share. Myślę, że naprawdę też ma takie rogi. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor? And call me Elizabeth. I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable. But their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. No. You may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Może szybko bije, czy co? Elizabeth. A, lubi nas. But come back to me soon. Kraszuje nos. I się stresuje. Dobra. Wszystko kuma. Trzymaj się maleńka. Wrócę tu jeszcze. Z ręką w górze. Goście Wiktorii. Pamiętaj o zmysłach wampira, który... kiedy szukasz któregoś mieszkańca. A czemu niby? Dziwna podpowiedź, nie wiem jakiegoś mieszkańca miałbym szukać też, w sumie nie wiem o co chodzi za bardzo. Czemu miałbym wtedy używać zmysłów wampira? No generalnie te zmysły są, przydatne, tak generalnie, no nie? Ale dostępny nowy dialog z Lady Ashburg. Nie no, nie będę tam wchodził, idziemy dalej. Pewnie tutaj spotkam masę postaci, co? Pobocznych, bo ta dzielnica, której jeszcze nie miałem chyba okazję odwiedzić. Tu jest jakaś krew, nie chcę mi się za nią podążać, tak szczerze mówiąc, idziemy przed siebie. Tutaj będzie punkt kwarantanny, coś takiego chyba, nie? Co to jest? Kwarantanna, choroba zakaźna, nikt nie może wejść do strefy, ale my mamy przepustkę, to? Jest przepustka posiadana, a tutaj co to jest? Nie każ w miejscu publicznym. Jest zamknięta, to bardzo kurczę niedobrze, że jest zamknięta. Ty jak jest zamknięta, to jakie mam się tam dostać niby? Jo, ziom! Nie miałem mieć przepustek? Nie mogę sobie móc swobodnie po tym chodzić, tutaj po tym miejscu? Ty kurwa, no przecież ja jestem wampirem, powinienem prawo, lewo móc tego przeskoczyć. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. Przedstaw się członkom klubu, no jak najbardziej chciałbym to zrobić, tylko... na razie nie mam w ogóle okazji tam wejść. Może jakoś tędy tutaj będzie otwarte. Zobaczymy, no są dwa, widzę... A, kolejny wampir, dobra, pierwszy was. Radźcie sobie sami, ja muszę znaleźć wejście. Prosto. I pójdziemy sobie w lewo, spróbujemy się tam przedostać i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Nie mam jeszcze tutaj rozmawiać z tymi ziomkami. W każdym razie, no właśnie, no to już w sumie to ja to przejście mogę znaleźć solo. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, możecie zostawić lajka. Padajcie na Twitcha, tam streamy około 20. I co? I chyba na tyle by było. Mogę tędy przejść? Właśnie niekoniecznie, kurwa. Nie wiem, co tu się dzieje. Ani nie mogę biegać, coś mi się zbugowało w ogóle. Nie mogę nic zrobić. Może tutaj będzie ten punkt... A, punkt kwarantanny tu jest gdzieś.
Słyszę, jak oni coś gadają o czymś. Dobra, dobra, to poczekajcie, to jeszcze... Idźmy jeszcze, pogadajmy z tymi ziomkami, co tutaj są. To jest ten punkt kwarantanny? Witam, cześć. Oczywiście, że kurwa nie, ała. Ale mówisz, że kogoś nie było na liście, halo. Dobra, nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, widzimy się jutro w każdym razie. O, to będę szukał tego punktu kwarantanny. Streamy godzina 20, a jutro godzina 14 i 16, bo odcinki są codziennie. Nie wiem, o której jest ta seria, ale zawsze o tej samej godzinie raczej. Do jutra.